Adol Dymsza. Jamże jest. Mieczysława Ćwiklińska. Władysław Grabowski. Grzymar. Pana. Uwaga. Halo? 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 Proszę? Nie słyszę. Kogo? Nie rozumiem. Na ubóstwiam powiecinię. Miał oddać panie Szpicz, pan nie oddał, panie Szycki, pan jest zbrodniec. Czego pan się drzesz? Kocham, zrób ze mną co chcesz. Co? I pan mnie też. Ja, proszę pani? Nie, proszę pani. Tak, proszę pani. Skąd, proszę pani? Przestań pan dosyć. Jak cię mam prosić, panie Szycki? A tam? Rozkosz i szczęście dam. Halo! No halo, 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 ani rusz. A nie wiem. Niech się pan utrzyma. Gdzie są pieniądze? Ziemiński będzie lepiej. Pan mnie okradł, panie Szlicki. Mój aniele Serafiński. Tu niech lubi Izraelicki, panu klepki brał. Sługa, uszanowanie. A pana i szlak. Nie, tu Lombard. Tak, zaraz. L jak lody, O jak chody. M jak mama, B jak brama. A jak apteka, R jak Rebeka, D jak wie pan kto, jak Dan. D nie te, zrozumiał pan? Lombard, nie Lombard, L-O-M-B-A-R-D. Lombard, powieś się! Lekko używany. Żeby choć ze 3 złote. Taka bieda w domu. Proszę panią. Cie, koronka prawdziwa. No wie pani, no co ja bym mógł pani dać? No niech mi pani wierzy, ale to tak ciężko. Co to? Nic nie mogę pani za to dać. Wykluczone absolutnie. Co? Okulary. Wiem. Proszę pracować. Takie w ogóle nie. Cóż ja mogę dać? 15 złotych dam. Do kasy. Dziękuję panu. Co się dzieje? Pijany koń. Odprowadzić do stajni. Ja sam. Panie Rosołek, nie bądź pan zupa. Jest tam kto? Uch, ty dziadła pies, taki subaka brajaga. Sztapa naszego żywiciela chcesz zastawić. Na wodku tobie zabrakło, bandyto. Szajera, wszystkie chłopy takie, tylko jem mordę pobić, pokwasić. Pudyn! Pudyn! Idę! Karty stawiać. No, panoczku, daj ruczku, nie bój się, nie wyzny. A pół złotego polusz, to wielkie szczęście zapoznasz. Zwoń! A jak u tobie na wróżbu 50 groszy nie ma, to niejego szczęścia nie pozyskasz. Tam. Może jednak.
Bardzo mi za... Ja sobie myślę, że dla przyjemności do nocy to będziemy siedzieli. Proszę iść! Pan nie ma prawa na mnie krzyczeć. Proszę grzecznie. To też nie panna wynosi, kiedy grzecznie mówię, no? Gbur! Ordylus! Co to za krzyki? Antoni? Co się tu dzieje? Proszę panią puścić. Spóźniłam się tylko o 2 minuty. Godzina nie gra roli. Mogę urzędować choćby... Szczęśliwi nie znają godzin. Ja chciałam... Mam zegarek, chwilowo nie... Rozumiem, to żaden wstyd. Zdarza się w najlepszych godzinach. Proszę pokazać. O, proszę. Nie wie, dostanę. Ale myli się pani. Sprawdźmy. Koperta podwójna złota? To przecież srebrna. Myli się pani. Złota posrebrzana. Ja się znam. Panie Rolek, cóż to pan w korytarzu klientów przyjmuje? Pani dyrektor. Okulary. A. Prywatna, pani dyrektor. Aha. Prywatna. Dziękuję, że chciałby mi pan pomóc. W akcji nie mogę się godzić. Istotnie, chciałbym pani pomóc z duszy serca. Widzę, że pan jest w kłopotach, więc... Pan jest bardzo uprzejmy. Rzeczywiście jestem teraz w trudnym położeniu, bo mama chorowała od dłuższego czasu. Ale jeżeli pan nam naprawdę chciałby to pomóc, to może dowiedziałby się pan wśród znajomych. O co? Mamy z dobrych dat czasów własny domek. Przyjęlibyśmy chłopców na stancję. To mój pomysł. Przygotowałam już nawet ulotki, o proszę. Genialny pomysł. Zajmę się chętnie. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Proszę. Tabliczkę czekolady i fuksa. O, jaki miły chłopczyk, ale mizerny. Radziłbym małego oddać na stancję. Rodzona mka tak nie dopatrzy. Ja się na tym znam, sam byłem dzieckiem. Chodź tu, smarkaczu! Nigdy nie usiedzi na miejscu. Siedź! Otóż właśnie, kto ma pszczoły, ten ma miód. Kto ma dzieci, zmartwień brud. Pana się nikt nie pytał o zdanie. O, czyż to nie szkoda wątłych nerwów szanownej dobrodziejki, cennego zdroweczka? Czy nie lepiej by było oddać chłopca na stancję, a samej odetchnąć pełną piersią? Jestem zaopatrzona. Chodźmy. Zaopatrzona. Tej... Tak... Stop. Pójdźcie, o dziadki, pójdźcie wszyscy. Ja razem. Na stacji będzie wam dobrze. Dziękuję. Ja pozwoliłem sobie skierować te panie w sprawie stancji. Więc to pan?
Właśnie ja. Te panie przed chwilą nam zrobiły dziką awanturę. Kto się w naszym imieniu na ulicy napastował i obrażał. Przyzna pan, że to był bardzo niesmaczny żart. Przyznaję. Przecież mamu pan Rosolek miał najlepsze chęci. Bardzo chciałem tutaj blokować jakiegoś chłopca na stacji. Naprawdę? To bardzo dobrze. Pan chce ulokować chłopca, pewnie braciszka. Ależ, mamo, trudno mieć na zamówienie braciszka w wieku szkolnym. Wcale nie trudno. Właśnie, że owszem, że łatwo. Mam kilku braci różnych. Dostałem depeszę. Jeden z młodszych właśnie przyjeżdża. Dziś. Czy to aby... Ur, to miły chłopak. Wie pani, sierotka, ta jedyna. Jeszcze w krótkich spodenkach chodzi. Rosołek jestem. Właśnie brat mnie przysłał tu na stację. Proszę, brat pieniądze przysyła. Tak, kłania się i później przyjdzie umówić się. Jakiś ty podobny brata. On do mnie tycz. Przyjechałeś tak niespodzianie. Nie zdążyłyśmy wstawić łóżka. Jestem młodzieńcem. Nie szkodzi, ja bardzo lubię. Tak, ja świetnie śpię takim łóżeczku. Ja się zbijam jak kotek w kłębuszy. Daj Boże. O. A teraz chodź, napijesz się herbatki. Trochę później. Trzeba się regularnie odżywiać. Ale jak ci na imię? Jak mi na imię? A niech pani zgadnie. Czy ja wiem? Może Wacuś, Stasio? Wacuś, tak. Jaka pani mądra, od razu pani zgadła. Jak babcie kocham Wacuś. Mamo, to jest nasz nowy lokator. Jaki miły chłopczyk. Wacuś, brat pana Rosołka. O, ale jakie podobieństwo. No, moje dziecko, bądź jak u siebie w domu. Proszę bardzo. Siadaj, Wacuś, zaraz przyniosę herbatę. No, proszę. Siadaj, dziecinko. Wyglądasz na dzielnego chłopca, a jesteś taki nieśmiały. Promyk, nareszcie, tęskniłam się za tobą. Wpadłem na chwilę do ciebie, żeby ci powiedzieć, ile mam kłopotów z tymi formalnościami ślubnymi. A. Przymknę drzwi, bo nie chcę, żeby mama słyszała, tak się wszystkim przejmuje. Wyobraź sobie, że ktoś napluje narzeczony, że ja umyślnie zwlekam z ożenkiem. Cię prosić, moja droga kuzyneczko, żeby z nią pomówiła. Dobrze, pomówię z nią. Chodźmy na herbatę.
Oho, nowy pupilek. Cny chłopak. Proszę mnie nie klepać, ja nie koń. O, jak niegrzecznie. Przecież ja bardzo lubię dzieci. Jak pan będzie miał swoje, będzie pan klepał. Romeczku, idź przywitaj się z mamą. Ja tymczasem kończę robotę dla pani Sędkowskiej. Sędkowska? A kto ta bogata wdowa z Filtrowej? Czy wyszła pan ogromnie ukojonej tęsknoty w tej kołysance? Doktorze, znaczy pan wyczuwa. A, naturellement, madame. To głód uczuć macierzyńskich. Pani tak bardzo kocha dzieci. Ach, ubóstwie, potomko. Mój mąż za życia nie pomyślał o tym, a teraz. Ach, naprawdę, oddałabym cały mój majątek. Nie, no powiedzmy, cały majątek. Za jedno malcie. Byłem dzieckiem. No, pewnie. Ach, jakimś śnym bobaskiem byłem. Pan pokaże. O, co za bobój, siurat. Prawda? Ale pan się zmienił. Czy na awantaż? O, nie powiem. A, chodźmy razem. To ja pani zaniosę pudełko, dobrze? Wacuj zostanie grzecznie w domu. Właśnie, że nie zostanę już. W szkole uczą, żeby być grzecznym, tak. No to musi być dobry gagatek ten Wacuś. Może trochę rozpieszczony, ale bardzo miły chłopko. Droga. Jestem pewien, że zdążę zastąpić pani. Skąd, panie drogi? Tego nikt i nic na świecie nie może zastąpić. Sądzę. To jednak moje głębokie ewentualnie mogłoby. Ewentualnie, ewentualnie. Proszę pani, panna Kazia przyszła. A, doskonale, niech wejdzie. Dzień dobry pani. Dzień dobry, panu Kazio. No cóż, gotowy? Tak, wszystko przyniosłam. Wacusiu! Wacusiu! Dziecko! Co to za chłopacy? To nasz wychowanek. Od dzisiaj jest u nas na stacji, proszę pani. Przywitaj się, Wacusiu. Jaki grzeczny chłopak. Ale zdrowy typ. Dzieci jesteś, syneczku. Niczyj. Sierota od urodzenia. Gwiazdko. Wacuś ma brata, który loży na jego wychowanie. A, to ładnie. Chodzisz do szkoły? Nie. Jak to, nie chodzisz do szkoły? Nie chodzę, jeżdżę na rowerze. A do jakiej szkoły chodzisz? Jakiego? A w jakiej klasie jesteś? Zapomniałem. Jak to, nie pamiętasz? W jakiej klasie? Proszę pani, u nas w szkole tyle klas, że się człowiekowi w głowie pokiłba siłą. No doktorze, patrz, co to za rozkoszna dziecina. Tak, rozkoszny okaz. Słuchaj, obywatelu, zdaje mi się, że nie bardzo dokładnie odpowiadasz. To bardzo nieśmiały chłopczyk, panie doktorze. Troszkę się speszył między obcymi. Pani zechce teraz mierzyć, proszę pani. A, dobrze, dobrze. No do widzenia, dziobdziuj. No jeszcze na pani. Chodźmy do buduaru, a doktor tymczasem zabawi Wacusia, dobrze? Nie bój się, piłczy. Tak, no to siup. Co się bawimy? Z takim brudasem trudno się bawić. Popatrz na swoje buty. Ładnie się na ciebie uważa. Co, za brudnie? Zaraz będą czyste. Rzeczywiście, rozkoszny chłopak. Słuchaj nas, smarkaczu. Czyś ty nigdy w skórę nie brał? Ja? Przede mną cała klasa ma pietra. Ja najsilniejszy w szkole. No, chce pan spróbować? No, co Wacuś? No chodź, pochodzimy się. No, chodź, elegant morski piany, cała łeb ufarbowany. O, no. No, pani Sędkowska prosiła, żebyś się bawił. Chodź się bawić, no. Baw się ze mną, no. Baw się, chodź. Co, miał się pan bawić, pani kazała, no. No co, nie bawicie się jeszcze? A jakże, bawimy się. No, to dawne. Doskonale się bawimy.
przytnie, a tam przytnie, to będzie doskonale. No ach, panno Kazie, gdyby pani wiedziała, jak ja pragnęłabym mieć takiego synka jak u was. Cóż to za rozkoszny chłopca. Panowie, 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 i obca, puszcza, puszcza. To co, co? Maciuś, już dosyć. Już nie mogę. Ja nie wiem, ja się poskarżę pani Centkowski, że nie chce się bawić. O. Nie mów nic. Dam ci na cukierki. Jak wiesz, że na cukierki ja chcę się bawić? Ale ja... Zastanów się. Przecież nie jestem zawodowym koniem. To będzie mnie nosił. O. Proszę. Resztę dopłacę pani po zrobieniu wyprawy. Dziękuję bardzo. Przyniosę w niedzielę po południu. No doskonale. Hopla, brrda. Spać mi się chce. Chcę grać w muniaki. Ale gramy na porcel, co? Grzeczne dzieci nie grywają o pieniądze. Grzeczne dzieci. Aleś ty baba i lizus.
Co, proszę? To gramy, proszę. Dobra. No. Moje, leżysz, już. No i drugi raz, Stasiuk, moje. No. O, większa suma. Co za krzyki? Co się tu stało, chłopcu? Wzywaj, bo mnie szuka, że mnie złote. Słowo honoru się wygrałem uczciwie na złote. Złotego. Masz złotego. Opowiem bratu, jak się sprawujesz. Tak, wie pani, z pewnością ten Kubuś namówił go do hazardu. Bartuś by nigdy nie wpadł na taki pomysł. W każdym razie powinien pan pomówić mi po ojcowsku. Wie pan co, najlepiej chodźmy od razu do nas. Zaraz, dziś, może jutro, wie pani... Dlaczego? To bardzo blisko, do nas parę kroków. Tak, ale wolałbym... Ja rozumiem, że to bardzo przykro, wiązek, ale... No, dobrze, w takim razie dam mu pachnie temu smarkacu. On nie po co bić, to bardzo dobry chłopczy. Podoba się pani? Bardzo, chodźmy. Trudno. Gdzie Bartuś? Iż dobro poszedł. Zaraz po pani. Pewnie w ogrodzie siedzi. To skoczku, musi i poszukaj go, dobrze? Dobrze. Pan zechce tu chwilkę zaczekać, ja tymczasem przygotuję herbatę. Jesteś nareszcie. Lekcję robiłam w ogrodzie. Idź do swojego pokoju. Masz gościa. Brat czeka na ciebie. Brat? Już pewnie się pani poskarżyła. Baczusiu. Jak ty śmiesz, smarkaczu, co? Hmm? To nie moja wina, to Kuba winien. Wszystko jedno, kto winien. Dostajesz i tak w skórę. Tylko nie bić, no! No, nie bić, taki brat to psy brat, no! Uciekł mi smarkacz przez okno, ale ja go znajdę. Ja ty, ja się zapracowuję dla ciebie, a ty mnie... kompromitujesz? Ty smyku, co? Nie, już nie będę, tylko nie bić, no! No, ja ci... no, ty! No! No i żebyś mi na drugi raz już nie kompromitował, dobrze? Nie będę, no! Pamiętaj! Znowu mnie uciekł, ale co dostał, to dostał. Aż mi ręka boli. A obiecał mi pan nie bić dziecka. Doprawdy, jak można? Więc w niedzielę będzie pan... Wstąpię o czwartej. Tak, śpiewałam mu najpiękniejsze kołysanki, pochylona na rzecz. Prawda? Gdzie to mnie znowu? Co? 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 Chodź ze mną, pana. Aha. Przyzna pan, doktorze, że ten mój serdeł w domu. Ale pan tego nie odczuwa, nie rozumiem. Widzę to po pańskiej minie. Bo czuję się jak choinka. No wie pan, te parę zabaw jak choinka, także dowcip. Dajcież mi tego cherubinka. Proszę pani, nie wiem gdzie on jest. Był jego brat i strasznie go skrzyczał i Bartuś schował się gdzieś. Aha. To aha. Chował się? Co to znaczy, nie rozumiem.
A może pani go przede mną? Pani nie wygląda dzieci. Panna Kasia zapewne boi się stracić. No ale jeżeli pani Centkowska zechce go wziąć pod swoją, to panna Kasia dostanie pewnego rodzaju odszkodowanie. Ale panie doktorze, prawdy jest... Dziecina, sierotnia, daleka, daleka. Sierotka. Ja muszę z tym bratem pomówić. A gdzież on mieszka, ten twój brat? W Bisku, ale go nigdy nie ma w domu. Nigdy... Pracuje w Lombardzie akcyjnym. Ach tak, doktorze, musieli pan koniecznie sprowadzić tego pana z Lombardu. No koniecznie. Życzenie pani jest dla mnie rozkazem. Chciałem pomówić z jednym z urzędników. Którym? Nazwisko? Właściwie nie pamiętam. Zupka? Bulionik? A może barszczyk? Tu jest Lombard, a oracja, proszę już pana. Nie o to chodzi. Pewna dama, bardzo bogata pani, chce poznać urzędnika Lombardu. Patrzcież państwo, dawniej kobiety leciały na artystów, komediantów filmowych, a dzisiaj moda na urzędników Lombardu. Nie, pan mnie nie rozumie, ta pani... Moje uszanowanie nie porobi. Do widzenia. Rozumiem, proszę pana. Więc znakiem tego ta pani chce? Adoptować chłopczyka. Hej, wszystko się da zrobić. U nas bardzo ładne kawalery pracują, no i zabawić się też lubią. A czy ta pani jest przystojna? Parująca. Już ja to załatwię, proszę łaski pana. A gdzie ta pani mieszka? Tu jest adresik. Ta pani czeka jutro. To jest w niedzielę na pana bulionika. Proszę. Do widzenia. Dziękuję. Moje uszanowanie. Bulionik. Proszę, przyjdź dalej. Proszę pana. Panie Gawronek! Dobra. Panie Kubka! Nie mogę. Jutro niedziela! Ma pan czas! Wyśpi się pan! Dobrze. Poniedziałek wielka nuda i we wtorek też. Ojle, w środę rzadko co się uda. Czwartek wrzeszczyć plecze, piątek żadnych pociek. O, dopiero po sobocie. Radość, frajda, śmiech, a tam niedzielę, w niedzielę. Na duszy, na ciele, błogo, tak mi ostrze i serce to w niej gadło. Juły, juły, a nie i pijenka tu. Tylko dziś niedzielę, możliwy jestem tu. A po niedzielę, w niedzielę, raz jeden, niewiele. Zrezygnuj ze wszystkich swych cud. Pam, pa, na, 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 na. Thank you.
ptakiem daje sygnał halo, sureno. I ptak śpiewa, jakby wygrał na loterii lot. Z uśmiechem przyjaciela słońce staje w gwiazd. Dlaczego, bo niedziela, a w niedzielę, o, niedzielę, niedzielę, na duszy, na ciele, tak miło, tak długo, bez trąb. Niedzielę, niedzielę, jest rajskie wesele i serce. A więc mi aniele, nie spijaj kwiatków ją, tylko dziś niedzielę, możliwy jest ten cud. Niedzielę, niedzielę, raz jeden, niedzielę. Chodź ze mną, Kaziu, rozerwiesz się trochę. Wiesz, ja nie przepadam za futbolem. Wiesz, taki mecz uczniowski może być bardzo zajmujący. Pewnie. Zresztą ja muszę być, bo braciszek mój narzeczony gra w drużynie szkoły Gąkowskiego. Tak? Tak. Wacuś przecież chodzi do Gąkowskiego. Dzień dobry. Wacuś, ty się interesujesz sportem? No, jestem najlepszym sportowcem w całej klasie. A w piłkę nożną grasz? No, wiadomo. Jestem bramkarzem drużyny szkolnej. A dlaczego dzisiaj nie grasz? Przecież na boisku AZS-u jest mecz twojej szkoły ze szkołą Reja. Ojej, zupełnie zapomniałem, to ja biegnę. Zaczekaj, pójdziemy razem. Nie, 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 niemożliwe, nie mam czasu. Mamo, słucham cię, córeczko. Miał to być brat Wacusia. Powiedz mu, że jesteśmy na boisku AZS-u. Dobrze, dziecinko. Dopiero się zaczyna? Nie, przerwa. Jabłko chcesz? Nie. Może wolisz pomarańcz? Nie. Nie uprzykrzyło ci się tak stać tu? Nie. Chcesz, to mogę postać za ciebie. A idź do patałachu. Idź. No ty, no, umiałbyś to figie, na pewno byś się zaraz walił. Ja nie takie sztuki potrafię. Tak? No to spróbuj, no, kiedyś taki cwany. No dobrze, dobrze, spróbuję. No. Nie bój się, jeszcze masz czas. Bardzo przepraszam, jak mi czas, nawet się nie zdążyłem przebrać. Thank you.
jak on boleśnie spotkał tę porażkę, to jego biedne, małe serduszko, no właśnie. Ale doktorze, za chwilę przyjdzie tutaj jego brat. Muszę z nim pomówić na osobności, a nie chcę, żeby widział Bartosia. Idźcie sobie tam do buduaru, dobrze? No idźcie, mój drogi. Doktor się z tobą pobawi, was myślę. No, doktorze, proszę go trochę rozerwać. Mam taki smutny. Dziecka moja. Już ja go rozerwę. Ech, ja bym cię rozerwał na drobne kawałeczki. Co mi nowe, Zusiu, kochany? Co ty się chcesz, kochaneczku, bawić? Prawda, że nie w koniki? Grzeczne dzieci dzisiaj się w koniki nie bawią. Proszę. A, witam pana, nareszcie. Dziękuję panu bardzo. Gawronek, jestem z lombardu akcyjnego. Pan Gawronek? Tak jest, Gawronek. Dzień dobry. Ale... Ząbiński, jestem urzędnik lombardu akcyjnego. Dziękuję panu, pan Ząbiński, bardzo mi przyjemnie. Tylko, że ja właściwie dzień dobry. Czekam na... Dzień dobry. Stopka się nazywam. Ach, pan Stopka. Tak jest, z lombardu akcyjnego. No, dzień dobry, do widzenia. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Pozwolę panie, że się przedstawię. Kówka jestem. Pan Kówka, a tak pan Kówka. To mnie także z lombardu akcyjnego. Tak jest. Naturalnie. Może panowie się rozgoszą. Proszę. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Ten doktor, cóż to za matą. I co pan narobił? Cały lombard mi pan sprowadził, cały personel. Pani Zofio, przecież jednego tylko zaprosił. Kaziu! Kaziu! Słucham, no? Miałeś iść do miasta po sprawunki. A właśnie idę, tylko wyniosę żarcie. Nie. No, zgubiłem ołówek wczoraj właśnie, ale już znalazłem, tak. Do widzenia. Poczekaj, ja też idę do miasta, to cię odprowadzę. Ale moda się zmienia, madam. Pochmurne, deszczowe lato nie możemy już udawać opalonych. W kąt poszły wszelkie kremy, pudry, szminki w odcieniach brunatnych. Nie chcemy być mulatkami. Precz z czekoladową Josefiną Becker. Chcemy być porcelanową Gretą Garbo. W tym celu wynalazłem krem, który najbardziej odporną skórę zamienia na płatek lilii. Wypróbujemy go obecnie na niewdzięcznej skórze, na skórze chłopca w wieku szkolnym. Józio, gdzie jest Józio? Jest. Co to? Pomyłka, proszę pana, ja jestem Wacuś. A to wszystko jedno. Imię nie gra roli. Proszę spocząć. Ale ja... Attention, madame. Obecnie bierzemy odrobinę tego cudownego kremu i lekką warstwą rozprowadzamy. Nie wiem, właśnie pobielili mnie w malarze. Nic nie rozumiem. Nie, remont szkoły. Pomyliłem się, bo szkoła obok. Chodź, odprowadź się do samej szkoły. Nie, nie, dziękuję. Chodź! Kawaler na egzamin.
A do której klasy? Wszystko jedno, panie, na chwileczkę. No proszę ze mną, proszę ze mną. Ale no chłopczyko, nie bój się, to nie sam ci rekolacja. O, to ten, który puścił gola. Wyciągnął mnie z bramki i zatrajlował rowerem. Cicho! Czy tu jesteś Pietryszyński, który miał stawać do trzeciej klasy? Ten. Pietryszyński. Cicho, spokój. Kupiec A kupił od kupca B 12 worków cukru po 37 zł i 9 worków ryżu po 42 zł. No więc 20% równowartości wpłacił gotówką, a resztę wekslami. Zabierz to. Cicho! Postaw! Czapkę zabierz to! 20% równowartości wpłacił gotówką, a resztę wekslami. No więc ile wpłacił gotówką kupiec A? Za dużo. Jak na te czasy, to wystarczyłoby 10%. Ale w ogóle mnie tu i 100 kilo cukru nie osłodzi życia. Co ty wygadujesz, no? Masz odpowiedzieć na pytanie. No? No pomyśl, no. Panie profesorze, ja nie mam czasu nad takim głupstwami myśleć, naprawdę. I w ogóle tak. Później się do lombardu, z posady mnie wyleją na pysk. Pan nakazia straci do mnie zaufanie jako do mnie i do mnie jako do brata. Pan wybaczy, ale naprawdę nie mam czasu, idę do lombardu. Zwracam, ta. Jaką godzinę czekamy? Co to za pogoda? Co się dzieje z tym rozwałkiem? Skandal! Ja go jeszcze dziś zlikwiduję! Traktują nas tu pod psem. Co takiego? Dziecko ma taksować moje brylanty? Kpią z nas w żywe oczy. Co się tutaj dzieje, nie rozumiem. Skandal, na co są za porządki? Kawaler tu robi. Ja właśnie jestem bratem mego brata, pana Rosołka. Nie wiem, pan Rosołek jest chory, serce, nerki i... Proszę powiedzieć swojemu bratu, że może się więcej do biura nie pokazywać. Urzędników, którzy mają serce, wątrobę i nerki, nie będziemy tolerować. Panie dyrektorze, on przeze mnie zachorował, tak, przeze mnie. On był dla mnie jak matka, naprawdę. Rodzoną piersią mnie kształcił i karmił. Panie dyrektorze, jakby go pan wylał z szkoły, to ja bym dostał bez posady. Już nie płacz, nie płacz. Uspokój się, ja cię proszę. No proszę cię, nie płacz, to już nie płacz, uspokój się, wracaj do domu, powiedz bratu, że ja go nie zastąpię. Nie, pan jedno większe, czysto. Nieletnim alkohol sprzedawać nie wolno. Dziecinną taką, co? Nie wolno.
Może konia? Nie. O, może likier banan? Bananek był zdrowy dla dzieci. Powiedziałem raz, że nie wolno. A jeść dzieciom wolno? Wolno. Niech kawaler siada. A nie, daj pan dużo Okocimskie. Raz Okocim. To kawar skonsumuje? Nie pan ile tak. Jakąś zakąseczkę najpierw, potem kawałek rybki w galarecie. Potem befsztyczek z rusztu, ale z cebuleczką ładnie wysmażony, wie pan, i kartofle smażone. Trochę surowej kapusty, ładnie podane, tak. No i krem z owocami. Apetycik widzę jest, no a forsa? Muszę przeczytać. Kredyt wyjechał po się. Nie wiadomo, kiedy przyjedzie. A konto rachunku? Sługa pana hrabicza w tej chwili służę. Gospodarzu, co? Dał 20 zł. Czy można udać wódki? Dać, można, można. Można, 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 można. Proszę, pan gospodarz wyjątkowo przez sympatię przesyła tę mocniejszą leoniadkę. Można nadać? Można. To ty jesteś maleńki, ty w twojej budzie wszystkie są takie cwaniaki. Ale gdzie tam? Bo na budzie głupie ludzie i szczeniaki i znajaki, same dranicy, sztubaki, jeden za to nie ja. Oj, ja jestem genialny, ba coś nie laluś, za coś nie zwykły, bajduś, jak ktoś, ktoś niezwykły, to powiem, ba coś genialny, ba coś sam nie wie co, ale coś. Wunderki, tokarz, typek na pokaz, cuduś, kawioli, włosoś, kąpuś, spirokyt, kantuś, spinozuś, nasz cudowny bukuś. Bo ja jestem genialny, ba coś, co w głowie ma coś, sam nie wie co, ale coś. Podoba mi się maleńki, daj buzi, buzi. Cuduś, na dwie groźnice. W życiu takiego chłopaka nie widziałem. W życiu takiego chłopca nie widziałem, żeby w tym wieku do knajpy... Promeczku, chodź ze mną, ja muszę wydostać Batusia i spelunki. Nic mnie to nie obchodzi, proszę, ale genialny facuś, nie raluj, dolejcz, nie ruszaj mnie teraz, żeby ty, ja bardzo, nie rusz mnie, szatan, dolejcz. Gości, genialny facuś, lasuj, no czego się tu pętasz, ty, szatan, dolejcz. Zaraz pójdę po amoniak, kto go otrzeźwi. Dobrze, przyjdź. Coś ty zrobił, Batusiu. Raman odejdź. Ja miał szatan odejdź. Tak. Sam sobie wąchać. Batusiu. Pewnie Kubuś wyprowadź go do ogrodu. Nie chcę, żeby widział Batusia w takim stanie. No dobrze, i skoczę po lekarza. Dobrze. Wiesz, Batuś, nie spodziewałam się, że mi taką przykrość zrobisz. I mojego brata ciotecznego obraziłeś. Jakiego brata? No pana Romana. To on jest cioteczny brat? No pewnie, a coś ty myślał? No i panie kuzyny, panie kuzynek, na chwileczkę, na chwilę. Stop, stop, stop. Ślicz, przepraszam, pluję sobie brodę, skarbie. Kochany mój, naprawdę palala ślicz. Ja też od razu do niego poczułem sympatię. Widzi pani, jaki miły, jaki przystąpi. No widzisz? Zobacz, tyle czasu do niego pójdę. O, proszę pani, ja znalazłem, to leżało koło psiej budy. Tej chwili masz oddać zwarciarkę, co to jest? No. I szczegół ty! Proszę pani, to oszukanie z dorosłych chłopcy, koło daje chłopcika. Słowo honoru ma golony pies i to w torniszcze. Proszę panią. Proszę panią. Proszę pani.
Panie Tadeuszu, jak mam to rozumieć? Ta cała komedia w jakim celu? Nie wiem. To już tak samo jakoś... Myślę sobie, no, chciałem pomóc. Chłopiec na stacji... Żaden nie chciał. Więc ja... Może to zły pomysł. Niech się pani nie gniewa na mnie. Trudno się gniewać za dobre chęci. Może panią jeszcze kiedyś przekonam, że ja nie jestem takim idiotą, na jakiego wyglądam. Mozory często pylą. Pozory często mylą. Ja panią bardzo... Powinna pani zrozumieć. Rozumiem. Ale nie jestem pewna. Może mi pan to jeszcze raz powie. Krótko, ale wyraźnie. Kasiu, co to znaczy? Mamusiu, pan Tadeusz. Dziewczyno, oszalałaś tu Wacuś. To wszystko jedno. Co? Nie ma żadnego Wacusia. Pan Tadeusz udał swego własnego braciszka. Dzień dobry, dzień dobry. A, przepraszam, dobrze. Gdzież on jest? Tęskniłam za tym malcem. No nie wiem dlaczego, ale od razu go pokochałam. Ja też. Tak? No, chodź, chodź. No, paniusie aniołeczko i panu Kaziu. No, chodź, aniołeczko. Baczy, pan jest mój narzeczony. Na? Że? Co? A ileż ty masz lat, dziecinko? 28, proszę pani. No. Nie ma już dzieci. A jak się już jedno, to i to.